Dzień dobry. Makowiec, makownik, rolada makowa. Nieważne, jakby to ciasto nazywać, ono naprawdę jest do zrobienia. I dzisiaj Wam pokażę, jak zawsze, bardzo szczegółowo i krok po kroku, jak zrobić takie ciasto. I zrobi je, myślę, że z moim przepisem każdy, kto nawet nigdy takiego ciasta nie robił. Zapraszam. Zobaczcie zatem, co będzie potrzebne. Do przygotowania ciasta drożdżowego potrzebne będzie 450 g mąki. Jest to mąka dosyć drobno mielona, typ 450. 200 ml mleka w temperaturze przynajmniej pokojowej, dlatego że drożdże, świeże drożdże nie lubią mleka zimnego. 2 kopiaste łyżki cukru pudru i tyle samo zwykłego cukru. 4 żółtka, ja wiem, że tu widać tylko 3, to czwarte gdzieś się zakamuflowało pod spodem, ma być ich 4. 100 g masła i 50 g świeżych drożdży. To ważne, żeby to były drożdże świeże, a nie drożdże z proszku. A do masy makowej będzie potrzeba 600 ml mleka, 400 g maku. Mój mak jest to mak niebieski, jak widzicie, jest to mak niemielony i taki jest mi potrzebny. Tutaj są 4 białka, 100 g orzechów włoskich, 100 g rodzynek, 3 takie, zobaczcie, duże łyżki miodu. Mój miód to jest miód rzepakowy, dlatego on się tak klei, ma taką konsystencję. Pół szklanki cukru pudru, 150 g masła i 9 migdałów. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego 9 migdałów. Ja jeszcze do tego wrócę. I na masę makową to wszystko. Co się jeszcze przyda do takiego makowca? No przyda się lukier. Lukier jest wspaniałym wykończeniem każdego ciasta, a makowca myślę szczególnie. Do przygotowania lukru potrzebna będzie szklanka cukru pudru, 2 łyżki wody bądź soku z jakichś owoców. I tutaj zobaczcie, u mnie są owoce: cytryna, limonka i pomarańcz. I z tych właśnie owoców będę korzystać z ich skórek, żeby przyozdobić lukier. Tutaj jeszcze widzicie, jest żółtko. To żółtko również wykorzystam przy pieczeniu ciasta, ale o tym później. Co się jeszcze przyda, żeby przygotować takiego makowca? Bardzo się przyda maszynka do mielenia maku. To jest naprawdę niezbędne i szczególnie sitko, które ma małe oczka, bo ten mak powinien być jak najdrobniej zmielony. Przyda się również coś, czym będzie można roztrzepać białka, żółtka połączyć z cukrem, nóż, deska do krojenia, łyżka, pędzel do malowania, coś do mieszania w garnku, tarka, na której będę ścierać, to też Wam powiem co, sitko do przesiania mąki, do przelania maku, tutaj jest gaza, o której też opowiem, stolnica albo miejsce, w którym będzie można rozwałkować ciasto do zawinięcia rolady makowej, wałek, 3 papiery do pieczenia, blacha, no i oczywiście garnek i różne miski, miseczki, w których będę łączyć ciasto czy masę makową. To wszystko. Ja się zabieram do pracy. Tu jest ważna organizacja, dlatego po kolei Wam pokażę moją organizację, żeby nie marnować czasu na czekanie, na studzenie, na rośnięcie. To wszystko będzie się robiło w międzyczasie. Zabieram się do pracy. Kuchenkę rozgrzewam na maksymalną moc. Do garnka wlałam odrobinę wody, do tego garnka za chwileczkę wleję mleko. Ta woda jest po to, żeby mleko nie przywierało. To jest naprawdę bardzo fajny sposób, który stosowały nasze babcie, dzisiaj zapomniany. Do garnka wlewam 600 ml mleka. I teraz przygotuję sobie sitko do przelania, przepłukania maku. Dlaczego muszę je przygotować? Bo moje sitko ma zbyt duże oczka i jeżeli macie taki problem, wcale nie musicie kupować nowego sitka, wystarczy, że skorzystacie z apteczki, a dokładnie z gazy. Ja taką gazę rozłożę, wymoszczę tutaj w środku, w tym sitku, wsypię mak i przeleję. W ten sposób żadne ziarenko maku mi nie wyleci. Przepłukany mak i odsączony przekładam teraz do garnka z mlekiem. Po wrzuceniu maku, zobaczcie, to już mi się tutaj zaczyna gotować, cały czas jest na maksymalnej mocy, odstawiam ten garnek na chwilę obok i skorzystam z ciepła palnika. Na patelnię wrzuciłam moje 9 migdałów. Wszyscy mnie zawsze pytają, dlaczego 9 migdałów.
Nie wiem, zawsze dawałam 9. Może dlatego, że 9 jest największą liczbą jednocyfrową i może dlatego przynosi szczęście według wierzeń w krajach Dalekiego Wschodu. Ja tych migdałów zawsze dawałam 9. Po minucie zdejmuję migdały, garnek z powrotem wraca, ale zmniejszam już moc do połowy mocy mojej kuchenki. Migdały lądują w garnku z makiem i z mlekiem. Migdały dodane nam do maku i one potem będą mielone z tym makiem, dodają bardzo przyjemnego aromatu i smaku właśnie takiej masie makowej. A wracając do maku, jeżeli będziecie wybierać mak, sprawdźcie, czy nie jest gorzki, bo gorzki mak jest to stary mak, wilgotny i źle przechowywany. Mak powinien być sypki i powinien być lekko słodki w smaku. Jak długo mieszać, jak długo gotować? No tak długo, aż zobaczcie tutaj na dnie, nie będzie się zbierało mleko. Czyli jeszcze w moim przypadku około 5 minut, ja już tutaj z 5 minut mieszam w tym swoim garnku. Po około 10 minutach mieszania w moim wielkim garnku, jeżeli będziecie mieli garnek mniejszy, o mniejszej powierzchni grzania, ten czas znacznie Wam się wydłuży. Ale po moich około 10 minutach, zobaczcie, mleko się już prawie całe wchłonęło. Jak ja to sprawdzam? Przejeżdżam po dnie garnka, to mleko już sobie tak chętnie nie wypływa, jego jeszcze troszkę tu jest, zobaczcie, to chwilę potrwa, ja mocno dociskam ten mak, tego mleka jeszcze trochę jest. Ale już dłużej nie grzejcie, ja w tej chwili wyrównam ten mak, odłożę go na bok, żeby już się nie grzał i pozwolę mu wystygnąć. On powinien stygnąć powoli, dlatego że będzie wchłaniał jeszcze pozostałą część mleka. I kiedy on stygnie, ja przygotuję ciasto drożdżowe. Jeżeli będziecie korzystali z tego samego sitka do przesiewania mąki, bo ja będę za chwilę tę mąkę przesiewać, na którym płukaliście mak, pamiętajcie, musi być bardzo suche. Moje już jest suche, ściereczka się przyda tutaj jeszcze pod spodem, pod miską. I przesiewam przez to sitko mąkę. Mąkę warto przesiać, dlatego że ona się w czasie przesiewania napowietrza. A jak jest napowietrzona, to lepiej rośnie każde ciasto, nie tylko drożdżowe. Teraz w mące robię małe wgłębienie, do którego wkruszam całe drożdże. Pokruszone drożdże posypuję cukrem, tymi dwoma łóżkami, które miałam cukru w kryształkach. Możecie je teraz delikatnie rozmieszać tutaj ręką i one za chwilę zaczną się rozpuszczać. Do takich półpłynnych drożdży dolewam teraz dwie łyżki mleka. Mój palnik jeszcze jest ciepły, ja stawiam na nim garnek i wkładam masło. Ono się powolutku będzie roztapiać, a ja już w tym czasie zacznę wyrabiać powoli moje ciasto. Oczywiście tutaj z tym wyrabianiem wyszłam przed orkiestrę i to bardzo, bo na razie ten rozczyn, który tutaj miałam w mące, wymieszam po prostu z mąką. Po wymieszaniu, zobaczcie tutaj w misce, robię takie wgłębienie, do którego za chwilę będę wlewać resztę składników na ciasto. Kiedy masło się roztapia, pamiętajcie, że ono ma się nie zagotować, ma się tylko rozpuścić, ja będę ucierać żółtka razem z cukrem pudrem. Najpierw mieszam zawsze na małych obrotach, żeby mi się tutaj nie zrobiła mgła z tego cukru, o ten sposób. A teraz ucieram na najwyższych obrotach przez około 2-3 minuty. Kiedy masa żółtek z cukrem już jest taka puszysta i bardzo jasna, wystarczy. Jak widzieliście, ja użyłam cukru pudru tylko i wyłącznie dlatego, aby moja masa była całkowicie bez grudek cukru. Zobaczcie, ona jest idealnie gładka, puszysta. W tej chwili, ponieważ masło mi się już rozpuściło, zdejmuję garnek z ogrzewania i dolewam do niego zimne mleko. I dokładam do tego moją masę żółtek z cukrem. I mieszam.
tu jeszcze jedna ważna uwaga. Masło, które zdjęłam z rozpuszczania, spalnika, było ciepłe. Dolałam do niego zimnego mleka, które bardzo schłodziło to masło. I pamiętajcie, nie dodajcie nigdy żółtek do ciepłego, do gorącego tym bardziej, bo one się po prostu zetną, a one mają się tylko wymieszać. Także ja Wam tutaj pokażę, zobaczcie, to jest całkowicie chłodne, ja tego dotykam ręką i to w ogóle nie parzy. Także jeszcze raz podkreślam, do zimnego dopiero dodajcie żółtka, gdyby Wam się masło za mocno rozgrzało. Teraz wymieszane masło z mlekiem, z żółtkami i z cukrem dolewam do mąki. Ja teraz będę wyrabiać ciasto ręcznie, ale jeżeli byście chcieli zrobić to mikserem kuchennym, to z takimi końcówkami możecie również wyrobić to ciasto. Ja natomiast jestem zwolenniczką ręcznego wyrabiania ciasta drożdżowego. Po około 2 minutach takiego właśnie mieszania ręką, zobaczcie, ciasto już zaczyna odklejać się od miski. Ja właściwie tym ciastem tutaj zbieram resztki z miski. Ono się już prawie nie klei do dłoni i to już wystarczy, to w zupełności wystarczy, dlatego ja nawet nie wyjmuję do tego maszyny. W tej chwili taką kulkę zostawiam w misce, przykrywam ją ściereczką i odstawiam na minimum godzinę. Ciepłe miejsce. Mak wystygł, ciasto zrobiłam, teraz ciasto rośnie, a ja się zabiorę za mak. Trochę dobrej organizacji, naprawdę nie trzeba w kuchni spędzać niepotrzebnie czas. Skoro będę mielić mak, to trzeba będzie przygotować maszynkę. Wiem, że wiele osób robi ze mną po raz pierwszy raz dużo rzeczy. Skoro robią pierwszy raz, może i pierwszy raz będą obsługiwać maszynkę. Dlatego pokrótce, jak zmontować maszynkę. Maszynka od góry ma wlot, tutaj nagwintowaną część, a tutaj część taką z takimi, zobaczcie, ząbkami, którą wkłada się do środka, do maszyny. Jak ją złożyć? Ślimak od tej strony tutaj z tymi nacięciami wkłada się do środka, do maszynki, w ten sposób, zobaczcie, on tutaj sobie wystaje. To jest nóż tnący, tutaj na ten wystający polec nakłada się tnący nóż, on musi wejść do końca. I na to nakłada się sitko. W sitku jest wycięcie, a tu jest bolec, więc tym wycięciem musimy trafić o bolec. I to się już klinuje, na to nakręcamy końcówkę do końca. Proszę bardzo, jest gotowe. Tu, gdzie są te wystające takie zęby, w jednym z tych zębów jest wycięcie na ten bolec. Ale słuchajcie, nie wkładamy w ten sposób do bolca, tym miejscem, tylko muszę maszynkę przekręcić, o zobaczcie, w ten sposób pod kątem, po to, żeby przekręcając ona wskoczyła na bolec. Zobaczcie, jak to zrobić. Wkładam o w ten sposób, klik i ona już jest gotowa. Dokręcam jeszcze tutaj ten element mocujący sito i coś takiego, co jest bardzo, bardzo przydatne, bo dzięki temu ten mak mi się nie będzie tak bardzo rozsypywał. Nakładam to i to jest popychacz, którym będę popychać mak. A skoro maszynka jest złożona, to ja się zabieram za mielenie maku. Mak przemieliłam już jeden raz. Teraz go będę mielić po raz drugi, trzeci, a może i nawet i czwarty. Dlaczego tyle razy trzeba mielić taki mak? Dlatego, że jest bardzo drobny i pomimo, że ta maszynka ma go zmielić, to te małe niektóre ziarenka będą chciały się prześlizgnąć bez rozgniecenia. A zależy nam bardzo na tym, żeby był jak najbardziej rozniecony. To ma być masa makowa, ona ma być gładka i jednolita. Mak przemieliłam już 3 razy, ale przemielę go jeszcze 4 raz. Dzięki temu moja masa makowa będzie bardzo gładka, a wręcz jedwabista. Mak jest zmielony, a ja Wam pokażę, jak rośnie moje ciasto drożdżowe. Zobaczcie. Urosło 2 razy, ale jeszcze chwilę musi poczekać, bo ja jeszcze muszę popracować nad makiem. To nie szkodzi. Minimum godzinę, żeby rosło. W garnku będę teraz topić masło. Rozgrzewam na maksymalnej mocy kuchenki i wrzucam masło. Kiedy masło się roztapia, orzechy kroję na mniejsze części.
naprawdę warto to zrobić, dlatego że duże kawałki bardzo obciążają taką masę makową, a ona ma być bardzo lekka, puszysta i kremowa. A poza tym, jeżeli taki duży kawałek traficie podczas krojenia makowca, to on niestety zepsuje cały wygląd makowca przy przekrajaniu, bo pociągnie tą masę w dół. Dlatego ja je zawsze kroję. Podobnie rodzynki, co prawda to nie są jakieś giganty, jeżeli chodzi o rozmiar tych rodzynek, ale naprawdę wcale im to nie zaszkodzi, że będą w mniejszych kawałeczkach. Do rozpuszczonego masła dodaję teraz miód. On niestety straci swoje właściwości, ale za to makowiec zyska wspaniały aromat i smak miodu. Ja akurat dodaję miód rzepakowy, który jest wyjątkowo mocno aromatyczny. Gdy miód się już rozpuścił w maśle, wrzucam rodzynki i orzechy. Wszystko razem mieszam i dokładam przemielony mak. Wszystkie składniki teraz po wymieszaniu będę smażyć razem ze sobą na maksymalnej mocy mojej kuchenki przez około 5 minut, ale cały czas muszę mieszać, żeby mi się po prostu ta masa nie przypaliła. Jak pięknie pachnie ta masa, szkoda, że nie możecie tego poczuć, ale jak zrobicie makowiec, to na pewno poczujecie to, co ja w tej chwili czuję. Minęło 5 minut smażenia, wystarczy. Odstawiam garnek do ostygnięcia i zabieram się za ubijanie piany z białek. Przy ubijaniu piany z białek pamiętajcie, aby używać zawsze czystej końcówki i żeby naczynie było również czyste. To znaczy nie można tego zrobić w naczyniu, w którym na przykład wcześniej ucieraliśmy żółtka. Dlaczego? Dlatego, że białka, do których dostanie się cokolwiek innego, nie ubiją się, nie będzie z nich sztywnej masy. I z tego też powodu nie dodaję tutaj do środka w tej chwili cukru pudru, tylko zrobię to dopiero w momencie, kiedy moja piana z białek będzie sztywna. Jak długo ubijać takie białka? No tutaj nie można przesadzić, to znaczy nie można tego robić za długo, w przeciwieństwie na przykład do śmietany kremówki, którą jak zbyt długo będziecie ubijać, zrobi się z niej masło. Piana ma być sztywna, na tyle sztywna, żeby można było przewrócić do góry nogami naczynie, w którym była ubijana. Proszę bardzo, nie wypada. Teraz dopiero do takiej piany z białek dodaję cukru. Dodaję cukru dlatego, żeby było słodkie, ale również dlatego, że cukier bardzo mocno stabilizuje taką pianę z białek. Ona jest jeszcze wtedy bardziej sztywna. Cukier rozmieszam w białkach, żebym tu nie miała za chwilę mgły z tego cukru i ubijam dalej. Pianę z białek z cukrem mieszam już około minutę, dwie. Naprawdę więcej nie trzeba, ona w tej chwili się zrobiła jeszcze bardziej sztywna. Zobaczcie, można ją właściwie nawet nożem kroić, też można do góry nogami obrócić naczynie. Ja na razie ją odstawiam, ponieważ mój mak jeszcze nie wystygł, a w międzyczasie zajmę się przygotowaniem ciasta drożdżowego, bo to już jest właściwie koniec, prawie koniec przygotowania ciasta do wypieku. No to teraz zaglądam do mojego ciasta. Zobaczcie, pięknie wyrosło. To jest naprawdę bardzo dobry przepis na ciasto. Ja w tej chwili podsypię stolnicę mąką i wyjmę moje ciasto. Będę je ugniatać jeszcze tak około 2 minuty na stolnicy po prostu. Kiedy ciasto już jest wyrobione, formuję z niego taki podłużny placek i podzielę go na 3 części, dlatego że ja zrobię 3 makowce. Słuchajcie, to jest tak naprawdę niewiele więcej pracy, a ciasta będą 3, a takie ciasta możecie po prostu zamrozić. Podzieliłam na 3 kule, myślę, że są mniej więcej jednakowej wielkości, to przecież nie apteka. Teraz 2 kule obtoczę w mące i odłożę z powrotem do miski, bo będą czekały na swoją kolej. Jeszcze zanim rozwałkuję to ciasto, wymieszam moją pianę z białek razem z makiem i przygotuję sobie w ten sposób już od razu gotową masę, którą będę wykładać potem na mój rozwałkowany makowiec. Po wymieszaniu masy makowej z białkami zrobiła się bardzo puszysta i klejąca. Ja w tej chwili wyrównam ją tutaj na dnie garnka i podzielę ją na 3 części.
Pamiętajcie też o wałku. Wałek też powinien mieć na sobie trochę mąki. Teraz takie ciasto rozciągam na szerokość, na którą będę chciała mieć mojego makowca. To jest moja blacha, troszeczkę mniej niż ma blacha. I w tej chwili po rozpłaszczeniu będę go rozwałkowywać. Jak widzicie, ciasto jest bardzo sprężyste, to dobrze. Ja rozwałkowuję ciasto w ten sposób, że z tej strony, od której zaczynam zwijanie, ono będzie dużo cieńsze, dlatego że mi to w niczym nie przeszkadza, będzie ładny wzorek w środku. Natomiast tę drugą część, właściwie nawet połowę, będę miała dużo grubszą, dlatego żeby mi to ciasto podczas pieczenia nie pękło. Także zobaczcie, tutaj ono będzie dużo cieńsze, natomiast tu już zostawiam je o mniej więcej takiej grubości, to jest około pół centymetra. Placek jest prawie gotowy do nałożenia masy makowej. Dlaczego prawie? Dlatego, że ja smaruję ciasto przed nałożeniem masy makowej białkiem, po prostu białkiem. Spowoduje to, że wilgoć z maku nie dostanie się do ciasta. Ciasto urośnie, a i mak nie będzie zbyt suchy. Smaruję całą powierzchnię ciasta. Jeszcze raz przypominam, aby posmarować również brzegi, ponieważ białko podczas zwijania i sklejania brzegów będzie działało jak klej. Przekładam teraz masę makową. Masę makową rozkładam tak, aby dwa brzegi, i tutaj ten jeden, były zupełnie bez masy makowej. Dodatkowo przy brzegach staram się, żeby spłaszczyć trochę tę masę makową. O, żeby mi potem nie wyszła z ciasta. Od tej strony zaczynam zwijanie, więc tutaj tego maku może trochę zostać do zupełności, w niczym nie przeszkadza. No i co? I zawijam. Jak to robię? Delikatnie palcami podważam, zobaczcie sobie tutaj ciasto i zaczynam zawijać. Zakładam je w ten sposób, o, i powolutku, zobaczcie, ciasto jest bardzo elastyczne i powolutku zakładam. Ale pilnuję w międzyczasie brzegów. Zobaczcie, tu na brzegach specjalnie nie było tego ciasta i zaklejam te brzegi, żeby mi bokiem masa makowa nie wyszła i z drugiej strony dokładnie to samo. I zawijam dalej. I do końca, właściwie prawie do końca, bo zaklejam tutaj moje brzegi. I teraz ten kawałek, który tu został, delikatnie rozciągając, naciągając, nakładam go, przyklejam właśnie, przypominam, tutaj było to białko, przyklejam właśnie na ten mój makowiec. O, w ten sposób. I proszę bardzo, gotowe. W tej chwili muszę go tylko przełożyć na papier do pieczenia. Jak to zrobię? Po prostu przeturlam. Zobaczcie, podkładam papier i przeturlam. Ciasto zawsze staram się ułożyć w taki sposób, aby miejsce łączenia było pod spodem. Zobaczcie, jego tutaj z żadnej strony nie powinno być widać. No i rolada jest gotowa do przełożenia na blachę. Wszystkie trzy makowce są już, zobaczcie, na blasze. To są te pierwsze, one zdążyły już troszeczkę podrosnąć. No i ten ostatni maluszek, który jeszcze będzie sobie rósł tutaj w międzyczasie. Co zrobić, żeby makowiec nie pękł? No tak naprawdę niewiele możemy zrobić. On po prostu czasami w trakcie pieczenia pęknie i koniec. Pamiętajcie, to jest żywe ciasto, to jest ciasto drożdżowe i ono potrafi pęknąć. Ale ja smaruję swoje makowce z góry żółtkiem. Dlaczego to robię? Dlatego, że zapobiega to, może nie zawsze jest skuteczne w 100%, ale zapobiega znacznie właśnie takiemu pękaniu. Kiedyś zrobiłam doświadczenie. Posmarowałam dwa makowce żółtkiem, jednego nie posmarowałam. Ten nieposmarowany po prostu popękał regularnie, pięknie i równo. Dlatego ja w tej chwili z góry posmaruję moje makowce lekko żółtkiem. A taki makowiec, nawet jak popęka, no to co z tego? Smaku to nie zmieni, a ja za chwilę będę przygotowywać, oczywiście po upieczeniu, lukier,
Także nawet takim lukrem można sobie to zamaskować i zupełnie się nie przejmować. I teraz jak taki makowiec, teraz co z tym papierem zrobić? Ja go delikatnie zawijam, ale staram się, żeby, zobaczcie, może zacznę od tej strony, żeby on nie dotykał, czyli tą dłuższą częścią, zobaczcie, tutaj tak dokładam, o, w ten sposób, tak? I ta sobie tutaj swobodnie nachodzi. Nie możecie go zawinąć całego z kilku powodów. Po pierwsze, on urośnie, a po drugie, no nie chcemy, żeby ten papier dotykał do żółtka. Rolady są już gotowe do pieczenia. W tej formie włożę je w tej chwili do piekarnika, który jest jeszcze nierozgrzany. Dlaczego to robię? Dlatego, że one w czasie rozgrzewania się piekarnika będą sobie powoli podrastały w miarę jak się będzie rozgrzewał piekarnik. I od momentu, aż osiągnie 180 stopni, bo nastawiam na tę właśnie temperaturę grzanie górne i dolne bez termoobiegu, i od tego momentu, gdy te 180 stopni już będzie miał, będę piekła te rolady 45 minut do 50 minut. Około 45 minuty właśnie będę zaglądać i sprawdzać, jak to wszystko wygląda. To nic, to wkładam w takim razie do piekarnika. Półka środkowa. Kiedy ciasto się piecze w piekarniku, ja mam chwilę, żeby przygotować kolorową posypkę do lukru. Lukru oczywiście jeszcze nie przygotowuję, bo lukier należy przygotować bezpośrednio przed wyłożeniem go na ciasto, a nie można też tego zrobić, kiedy ciasto jest ciepłe, także ten lukier będzie musiał poczekać. Ale ja już mogę w tej chwili przygotować takie, zobaczcie, w trzech kolorach pięknych, z limonki, zielony, z cytryny, żółty i z pomarańcza, pomarańczowe, takie posypki do lukru, którym będę dekorować właśnie potem moje makowce. Jak to robię? Cytryna, limonka i pomarańcza są bardzo porządnie wyszorowane, bo pamiętajcie, że będziemy jeść potem tą skórkę na surowo. Ścieram na tarce o drobnych oczkach, zobaczcie, o, w ten sposób. Jak ścierać? Słuchajcie, nie za dużo. Tylko interesuje mnie ta zewnętrzna pomarańczowa skórka. Nie ścierajcie tej białej, ona jest nam niepotrzebna, najbardziej aromatyczna i kolorowa oczywiście jest tutaj ta pomarańczowa. O, zobaczcie, i nie za dużo. I postarajcie się oczywiście podczas ścierania nie zetrzeć tak mocno tej skórki, żeby się dostać do soku. Tak wyglądają wszystkie trzy moje naturalne, podkreślam, naturalne dekoracje z cytryny, z pomarańczy i z limonki. Piękne, soczyste kolory i to są odarte, zobaczcie, ze skórki owoce. Ale te owoce możecie wykorzystać, naprawdę możecie cytrynę, limonkę pokroić, dodać do herbaty i ona również jeszcze spełni swoją rolę, a pomarańcze możecie zjeść albo wycisnąć z niej sok. To naprawdę są owoce, z których jeszcze można potem skorzystać. Dlaczego robię taką dekorację? Dlatego, że jest inna niż wszystkie, dlatego, że jest naturalna, a przede wszystkim dlatego, że jest bardzo, bardzo aromatyczna i wszyscy u mnie za nią przepadają. I proszę bardzo, wszystkie makowce wyjęłam i teraz tak, zrobimy im przegląd. 2/3 sukcesu. Słuchajcie, jeden pękł i to tak akurat przez środek, ale ja i tak uważam, że to jest sukces, bo to jest tak samo dobry makowiec. Słuchajcie, takie makowce to jest ciasto, żywe ciasto, tak jak Wam mówiłam. I jeżeli będziecie robili je pierwszy raz i pękną Wam nawet wszystkie trzy, zupełnie się nie przejmujcie. Od tego jest lukier. I zaraz pokażę Wam, jak go przygotować. Lukier możecie przygotować na dwa sposoby. Pierwszy to jest szklanka cukru pudru i jedno białko kurze. Z tym, że tutaj te proporcje w zależności od tego, czy jajko było duże, czy małe, tego cukru powinno być mniej lub więcej. A ja dzisiaj przygotuję lukier na bazie też szklanki cukru, ale około 2 łyżek wody. I taki lukier Wam polecam, dlatego że tutaj jest łatwiej dobrać te proporcje. Jak to zrobić? Do pojemniczka przesypuję szklankę cukru pudru. Teraz do tego cukru pudru doleję 2 łyżki
zwykłej wody. Możecie taką wodę również zastąpić sokiem z cytryny, sokiem z limonki, z pomarańczy. On wtedy będzie miał również troszeczkę tego koloru z tego owocu, którego sok dodacie i oczywiście będzie miał aromat. Proszę bardzo. Teraz po dodaniu należy szybko wymieszać. Ja dlatego skorzystam tutaj z takiej trzepaczki i wymieszam go z wodą. Na małych obrotach. O. Taki cukier należy bardzo dobrze rozmieszać z wodą. Zobaczcie, mój lukier jest w tej chwili bardzo, bardzo gęsty. Ja, żeby udekorować nim mojego makowca, muszę go zrobić troszeczkę bardziej rzadkim. Ale to jest bardzo proste. Wystarczy dolać troszeczkę wody. Gdybyście jednak dolali za dużo tej wody, zawsze możecie dołożyć trochę cukru. Po dodaniu odrobiny wody, zobaczcie, mój lukier jest lejący. I to jest dobra konsystencja do posmarowania takiego makowca, dlatego że on nie będzie wtedy spływał. Pamiętajcie, to jest zabawa, woda i cukier możecie dodawać, aż uzyskacie odpowiednią konsystencję. Teraz taki lukier będę przekładać, zobaczcie, na mojego makowca. I pamiętajcie, że należy to zrobić od razu po przygotowaniu takiego lukru, dlatego że on bardzo szybko za chwilę zastygnie. I teraz, póki jeszcze lukier jest świeży, będę dekorować tą moją dekoracją ze skórki z cytrusów. Zobaczcie, o, w taki sposób. Jest trochę zabawy przy takim dekorowaniu, ale ja myślę, że to jest duża frajda. Zobaczcie, trochę tutaj dosypać. Ja myślę, że taka dekoracja jest zupełnie inna. Jest przede wszystkim kolorowa. No i jeżeli pokryjecie ciasto całe lukrem, no to nie wszyscy będą się spodziewali, że w środku jest makowiec. I to pyszny makowiec. Dlaczego? Dlatego, że zrobiony przez Was od początku do końca i dlatego, że włożyliście na pewno w robienie go całe swoje serce i wszystkie umiejętności. Jak widzicie, makowiec już jest gotowy, czyli jest upieczony, jest na nim lukier i jest dekoracja. Ale jeszcze zanim go pokroję, bo oczywiście, że go pokroję i pokażę Wam, jak on wygląda w środku, lukier musi być całkowicie zastygnięty. Jak to sprawdzić, czy lukier zastygł? Należy go po prostu dotknąć. W miejscu, gdzie nie ma dekoracji, zobaczcie, dotykam takiego lukru i on się już nie klei do palca. Jego powierzchnia jest gładka i teraz... Czy jest miękka? Jest jeszcze miękka. Musi jeszcze chwileczkę zastygnąć. On zastygnie, będzie powierzchnia twarda i wtedy będę go kroić. No to kroję. Co tam jest w środku? Zobaczcie. Jak Wam się podoba? Mi się podoba bardzo. I chciałabym, żebyście zrobili makowca, pomimo że nigdy go nie robiliście, na złość wszystkim, na przekór wszystkim. Pokażcie im, że zrobicie ciasto, które jest uważane za ciasto trudne. To nieprawda, ono nie jest trudne. Trzeba tylko wiedzieć, jak je zrobić. Myślę, że po obejrzeniu mojego filmu będziecie wiedzieli, jak zrobić makowiec. Życzę Wam jak zawsze smacznego. Oglądajcie filmy, subskrybujcie kanał. Będą kolejne przepisy, proste, krok po kroku i wszystkie moje rady, które pozwolą Wam na wykonanie każdej potrawy, ciasta i przygotowanie każdego posiłku. Dziękuję jeszcze raz za dotychczasowe komentarze, subskrypcje i do zobaczenia.